Cześć, tu Ola i Mohamed. witamy Was w nowym odcinku Na kanale Bull Easy Travels. Oczywiście, że tak. Dzisiaj opowiemy Wam trochę o różnicach między Polską a Egiptem i o tym, dlaczego nigdy nie zdecydowaliśmy się zamieszkać na stałe w Egipcie. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Aktualnie jesteśmy w Grecji. Dołączcie do nas w tej podróży. To jest w ogóle bardzo częsty błąd, który ludzie popełniają gdzieś tam w komentarzach, bo są przekonani, że my mieszkamy w Egipcie. A prawda jest taka, że my nigdy w Egipcie nie mieszkaliśmy. Najdłużej wspólnie w Egipcie byliśmy ciągiem 2 miesiące. A tak poza tym to od 8 lat do Egiptu jeździmy tylko na wakacje. Czasami to są 2 miesiące, ale czasami to jest tydzień, czasami są 2 tygodnie w roku, więc naprawdę zależy. Zacznijmy od tego, że w ogóle pierwszym powodem, dla którego nie było w ogóle możliwości zamieszkać w Egipcie, było to, że ja byłam w trakcie studiów. Jak my wzięliśmy ślub, to ja akurat byłam po 2 roku licencjatu, więc jeszcze miałam 1 rok licencjatu do skończenia, a później wiedziałam, że będę chciała pójść na studia magisterskie na tym samym kierunku, na tej samej uczelni i nie chciałam tych studiów przerywać za nic w świecie, bo bardzo je lubiłam. I kontynuowanie tych studiów w Egipcie byłoby praktycznie niemożliwe, a nawet jeżeli bym znalazła taki kierunek, to porównując poziom uniwersytetów w Egipcie i w Polsce, no oczywiście wygrywają uniwersytety w Polsce. Drugim powodem były finanse i praca. Tak. Może ty coś powiesz na ten temat? No. Praca w Egipcie jest masakra teraz. Finanse też, bo sytuacja ekonomiczna bardzo źle. 7 albo 8 lat temu był bardzo, bardzo źle. Była rewolucja, nie ma szansy na dobre prace, nie ma takiego dobre finansowe. Sytuacja w całej regionie jest masakra. I po co Polska jest lepsza? No, pod tym względem zdecydowanie tak. W ogóle też funt egipski jest bardzo niestabilny tak. I z roku na rok, a nawet z miesiąca na miesiąc po prostu traci na wartości. Możemy to porównać w taki sposób. Pierwszy raz jak byłam w Egipcie 8 lat temu, to 1 złotówka to były 2 funty egipskie. Tak, teraz jest. A w tym roku jak byliśmy, no to 1 złotówka to były ponad 4 funty, 4,5 funta egipskiego. I to nie tylko to, że funt traci na wartości, po prostu ceny też właśnie przez to idą w górę, a pensje wcale nie. I po prostu życie w Egipcie jest naprawdę bardzo drogie. Tak, oczywiście, bo na przykład możesz kupić bananę normalnie w Polsce kosztuje złotówkę, w Egipcie kosztuje też złotówkę, ale pensja nie jest tak samo. Tak, pensja jest dużo mniejsza, niższa niż w Polsce. Tak. I jeżeli my jedziemy do Egiptu z europejską walutą, no już nieważne czy nawet zarabiamy w złotówkach czy w euro, ale po prostu zagraniczną walutą, to dla nas w Egipcie będzie tanio. Nawet nagraliśmy dla Was taki odcinek, ile kosztuje podróż po Egipcie i tam podsumowaliśmy, ile my zapłaciliśmy za podróż po Egipcie na początku tego roku, a naprawdę bardzo dużo jeździliśmy, bardzo dużo zwiedzaliśmy i to jest naprawdę niewiele, ale pamiętajmy, że to nie są kwoty, jakie zarabiają Egipcjanie. Tak, prawda? Oczywiście, tak, oczywiście. Minimalna pensja w Egipcie w sektorze publicznym. Chyba ty teraz. 2000 funtów egipskich. To jest około 500 zł. Średnia, co możesz kupić? Średnia dla Kairu, ostatnio jak sprawdzałam, to było 7000 funtów, ale to jest średnia, więc wiadomo, że mamy osoby, które będą zarabiały i 1000 i osoby, które będą zarabiały 15 tysięcy. Tak. Ale to oczywiście nie oznacza, że w Egipcie nie można dobrze zarabiać, tak?
No są tam ludzie, którzy dobrze zarabiają i spokojnie mogą się utrzymać i jeszcze odłożyć i na przykład podróżują sobie za granicę. Oczywiście, że tak, ale jeżeli mówimy o takim przeciętnym standardzie życia dla Egipcjan, z taką powiedzmy średnio dobrą pensją, no to naprawdę nie jest lekko za to przeżyć. Jest masakra. I w Polsce jest o dużo, dużo łatwiej. Za każdym razem, kiedy my jeździmy do Egiptu, to jesteśmy coraz bardziej zszokowani tym, jak ceny poszły w górę i jak zupełnie nie mają odzwierciedlenia właśnie w tym, ile ludzie zarabiają i co są w stanie za taką pensję kupić. Kolejny ważny punkt, który zaważył na tej decyzji, to była łatwość podróżowania. Oczywiście. Dlatego, że z Polski możemy naprawdę podróżować wszędzie tak naprawdę. I jeżeli ktoś, tak jak my, po prostu mieszkał w Polsce i miał nawet kartę pobytu z Polski, to już dawało możliwość podróżowania po krajach Schengen i po krajach Unii Europejskiej bez konieczności posiadania wizy. Więc my z Polski mogliśmy naprawdę swobodnie podróżować po całej praktycznie Europie. No tak. Nie całej Europie, ale... Tak. No po strefie Schengen, po krajach Unii Europejskiej, ale też po Bałkanach, więc naprawdę tych państw było sporo i nie musieliśmy się martwić o żadne formalności. Gdybyśmy mieszkali w Egipcie, to za każdym razem, gdybyśmy chcieli gdzieś wyjechać w podróż i na przykład, nie wiem, polecieć do Hiszpanii albo do Włoch, to musielibyśmy na początku wnioskować o wizę, to znaczy Mohamed by musiał. Tak, tak, ja oczywiście, wiza, czekasz 14 dni, 2 tygodnie na decyzję, przed możesz zrobić rezerwację, idź do ambasada i czekasz decyzję, chyba tak, chyba nie. Wiza będzie na przykład tygodnie, dwa, nie wiesz o co chodzi, sytuacja zależy zawsze. Bo, i tę wizę można dostać, a można jej też nie dostać. Tak. No raczej jeżeli para jest po ślubie i już ten staż jest powiedzmy dłuższy, no to raczej ambasady nie robią problemu z wizami, ale nigdy nie wiadomo. I po prostu to by było bardzo czasochłonne, żeby w ogóle wnioskować o te wizy i później dopasowywać termin wyjazdu do ważności wizy, co sprawia, że też bilety są droższe. Tak. No i też umówmy się, no latanie z Egiptu do Europy jest dużo droższe niż latanie z Polski gdzieś po krajach europejskich. A z Egiptu tak naprawdę byśmy nie mogli nigdzie wyjechać do sąsiednich krajów tak bezproblemowo, bezwizowo. Więc to na pewno była rzecz, która zaważyła w naszym przypadku, bo my wiedzieliśmy, że będziemy chcieli po prostu dużo podróżować. No i też oczywiście to się wiąże z finansami, dlatego że podróżowanie po Europie z taką zwykłą egipską pensją, no byłoby dosyć dużym wyzwaniem. Po prostu musielibyśmy, nie wiem, na jeden wyjazd na przykład do Europy odkładać chyba przez cały rok. A mieszkając w Polsce, pensją, no mogliśmy sobie pozwolić na takie podróże, nawet weekendowe, gdzieś do Pragi czy do Lizbony. No, bez problemu. Kilka razy w roku, więc to jest na pewno duża różnica, jeśli chodzi o też koszty podróży. Dalej mamy opiekę zdrowotną. I może ty powiesz, jak tam opieka zdrowotna publiczna w Egipcie? Sytuacja jest naprawdę masakra. Generalnie jakość nie jest dobra. Bezpłatna nie jest dobra jakość. Możesz czekać miesiąc, rok albo dwa, albo nie wiem. Opieka zdrowotna w Egipcie nie jest na najlepszym poziomie. Jeżeli kiedyś mieliście okazję być w jakimś na przykład szpitalu albo klinice, to na 90% była to placówka prywatna, bo zazwyczaj ubezpieczyciele wysyłają do placówki prywatnej. Ja osobiście byłam raz w publicznym szpitalu i był on tak przerażający, że naprawdę nie chciałabym się tam nigdy więcej znaleźć. Po prostu naprawdę to nie wyglądało jak szpital. No. Tam wszystko było tak stare, że mówię wam, naprawdę narzekamy w Polsce bardzo na szpitale, ale byłam w Polsce w wielu szpitalach i nigdy nie widziałam takiego standardu. Po prostu u nas już takiego standardu nie ma. Może był 100 lat temu. W Egipcie naprawdę te... 100 lat. No tak, naprawdę. No wiem, tak. Po prostu to wyposażenie i ten sprzęt, który tam był, strasznie wyglądał.
Egipt ma naprawdę dobrych lekarzy. My mamy nawet z wielu znajomych lekarzy w Egipcie i naprawdę są świetnymi specjalistami. Wielu z nich studiowało w Europie, więc naprawdę te też mają świetne wykształcenie. Natomiast cały system po prostu działa fatalnie. Tak. A za opiekę zdrowotną, prywatną trzeba po prostu zapłacić. I to sprowadza nas znowu do tego samego problemu w Egipcie, czyli po prostu musisz mieć bardzo wysoki standard życia, żeby było cię stać na prywatną opiekę medyczną, bo z przeciętnej egipskiej pensji na pewno cię na to stać po prostu nie będzie. W Polsce też sporo czekamy na badania, na różne rzeczy w szpitalach, oczywiście, że tak. Czasami się okazuje, że też sprzęt nie jest już zbyt nowy i tak dalej, ale naprawdę, gdybyście porównali to z Egiptem, no to jest tak, jak nie wiem, w Polsce może było naprawdę, nie wiem, no już może nie 100, ale no 60 lat temu. Naprawdę jest ogromna różnica między placówkami publicznymi. Generalnie jest lepiej w Polsce. Wiadomo, jeżeli porównamy prywatne szpitale w Egipcie i prywatne szpitale w Polsce, to się okaże, że one są naprawdę i tutaj na wysokim poziomie, no ale mówimy o tym, co jest dostępne publicznie. No, w Egipcie akurat publiczna służba zdrowia nie jest na dobrym poziomie. Nie. I kolejna rzecz to jest edukacja. Jeżeli planujemy gdzieś mieszkać dłużej, gdzieś się po prostu przeprowadzić, no to musimy takie rzeczy wziąć pod uwagę. Po prostu w przypadku, gdybyśmy nie chcieli mieć dzieci, które musielibyśmy wysłać do szkoły, jak wygląda edukacja publiczna w Egipcie? No i jak wygląda edukacja publiczna w Egipcie? Słucham. Fajna, super. Czy tak, oficjalnie w Egipcie jest obowiązek szkolnictwa i szkolnictwo jest bezpłatne. Tak jakby od samego początku do końca edukacji szkolnictwo jest bezpłatne. Szkolnictwo publiczne oczywiście. Ale ono jest znowu na bardzo słabym poziomie. Szkoły publiczne też wyglądają dosyć przerażająco. Zazwyczaj to są bardzo stare budynki, zupełnie niezadbane. Klasy są bardzo duże. Ile ty miałeś uczniów w klasie? Moja sytuacja był 40 chyba, ale teraz do miasta u miasto sytuacja zależy. Chyba 50 albo 60 w jednej klasie? Tak. Żartujesz? Tak. Nie, nie żartuję, to jest prawda. Ale no. prywatna szkoła jest wiecie, jak jest inne. Wiadomo, że Mohamed chodził do szkoły, no to było dawno, no 20 parę lat temu, no, do szkoły podstawowej. Też edukacja była, jest okej, okay, był okej okay tam. Generalnie niestety poziom edukacji w Egipcie, w tych szkołach publicznych jest naprawdę niewielki i większość osób, które mogą sobie na to pozwolić, po prostu po szkole ma zajęcia dodatkowe, za które rodzice płacą. To jest naprawdę duży problem dla rodziców Egipcjanie, bo nie mają pieniądza dla prywatnej lekcji albo dodatki lekcji. Ale słuchajcie, sytuacja w Egipcie 30 lat temu albo 40 lat temu był ok, dzieci idą do szkoły, sytuacja jest normalna jak w Polsce teraz albo 20 lat temu. Ale sytuacja zawsze w Egipcie nie idzie do góry albo do dołu. Edukacja do dołu, system zdrowienie do dołu, polityczne do dołu, ekonomiczne do dołu, nie do góry, nic nie ma. Ale ty kończyłeś publiczną szkołę w Egipcie? Tak, tak. Wszystkie publiczne. Wszystkie jest publiczne. I nie miałeś dodatkowych lekcji? Nie miałam nic. Czasem zastanawiam, jak Mohamed wyszedł na ludzi po tej publicznej szkole. Może nie jest aż tak źle. Nie jest tak źle, ale tu jest był dużo tam. Dużo czas temu. 20 lat chyba? Nie wiem. Generalnie problem polega na tym, że nawet jeżeli szkolnictwo jest obowiązkowe w Egipcie, to rząd tego nie kontroluje, bo w Egipcie jest bardzo duży przyrost naturalny i obecnie w Egipcie już mieszka ponad 100 milionów osób. Tak, znaczy tak. Nawet pewnie więcej, nawet już pewnie kilka milionów dodatkowych, bo 100 milionów to było gdzieś tam w lutym, w marcu podawali. Tak. Więc po prostu nie ma takich narzędzi, żeby kontrolować, czy faktycznie wszystkie dzieci chodzą do szkoły. I jest bardzo dużo dzieci, które nie chodzą i które na przykład w wieku 12-13 lat nie potrafią pisać ani czytać. Nie. I bo na przykład po prostu zajmowały się pracą,
żeby po prostu pomóc swoim rodzicom, albo po prostu nikt ich nigdy nie posłał do szkoły i nigdy nie zostało to sprawdzone. Także tutaj leży problem. A w Polsce ma naprawdę, naprawdę dobrą edukację publiczną. Znaczy dobra, kiedyś mówiłam, że jest zła. Tak jakby ja byłam nauczycielką, znaczy jestem nauczycielką, bo nauczycielem jest się zawsze i pracowałam w szkole publicznej. I wiem, że ten system też w Polsce potrzebuje reformy. Uważam, że mógłby być dużo lepszy, ale w porównaniu do Egiptu ten system w Polsce, wierzcie mi, jest rewelacyjny. W Egipcie tak naprawdę, jeżeli ktoś chce dostać dobrą edukację, to i jest w stanie za to zapłacić, to po prostu wysyła dzieci do placówek prywatnych. Dużo, dużo pieniędzy. A one są tak naprawdę drogie. Przed nagraniem specjalnie sprawdziłam brytyjską szkołę w Kairze, która kosztuje rocznie między 75 a 175 tysięcy funtów, w zależności od wieku dziecka, bo dla młodszych dzieci jest po prostu niższa opłata, dla tych starszych już w liceum jest wyższa. Ale teraz przeliczcie sobie, 75 tysięcy funtów, możecie przeliczyć, ile to jest na złotówki, ale biorąc pod uwagę realia życia w Egipcie, to jest tak, jakbyśmy mówili o 75 tysiącach złotych rocznie za rok nauki w szkole prywatnej. To są ogromne kwoty i naprawdę niewiele osób w Egipcie stać na taką edukację, na przykład w międzynarodowych szkołach. I ostatnia rzecz, która przyszła mi do głowy, to jest to, że po prostu w Egipcie brakowałoby mi szczególnie takiej zwykłej swobody, swobody w ubiorze. Tak. Bo w Egipcie musiałabym się zastanawiać, czy sukienka, którą chcę założyć, nie jest za krótka, albo czy nie ma za dużego dekoltu. A w Polsce nie mam takiego problemu. Mogę założyć, co chcę i wiem, że po prostu nikt nie będzie się na mnie gapił. A nawet jak ktoś będzie się gapił, to jestem u siebie w kraju, wiem, jak na to zareagować. W Egipcie byłoby mi trudniej. Tak, oczywiście. Sytuacja jest bardzo, bardzo inna. Bardzo różnica do Polski o Egipt. To jest inny świat. Inny świat. Też, no tak, to są takie proste rzeczy, ale wiem, że dla mnie to byłoby uciążliwe, albo chociażby to, że nawet na plaży w takim Port Saidzie nie ma, nie ma a te, możliwości teraz nie ma, ale pójść na plażę w bikini. No nie ma po prostu. Teraz nie ma, ale 30 lat temu był okej. Znaczy, oczywiście ja mogłabym zaryzykować i to zrobić, ale wiem, że po prostu wszyscy by się na mnie patrzyli jak na jakąś kosmitkę i zaraz by ktoś przyszedł zwrócić mi uwagę, że ubrałam się nieodpowiednio i to by było po prostu zbyt stresujące. To jest coś, co nie przeszkadza nam w takich pobytach, kiedy jesteśmy tam 2 tygodnie czy nawet miesiąc, ale mieszkając tam wiem, że byłoby po prostu uciążliwe. Takie zwracanie ciągle uwagi na strój i uważanie na to, jak się ubieram. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o swobodę, to jest to, że w Polsce żyjemy w demokracji. To nie jest śmieszne. Znaczy, no dobrze, jest ja fajne, wiem, tak. Różne rzeczy się dzieją w polskiej polityce i tak dalej, na które też narzekamy, ale wciąż w Polsce sami wybieramy sobie władzę, mamy możliwość jakoś na wpłynąć na to, kto będzie nami rządził. W Egipcie takiej możliwości nie ma. W Polsce, jak coś nam nie pasuje, coś się dzieje, to możemy wyjść i protestować na ulicy. W Egipcie nie możemy wyjść i protestować. Nie ma takiej swobody wypowiedzi, swobody wyrażania poglądów politycznych. Nie ma. Dokładnie. Mohamed tutaj pokazuje, co się dzieje z takimi osobami. Dokładnie tak jest, więc to też była rzecz, która zaważyła na tym, że na dłuższą metę nie chcielibyśmy tam po prostu mieszkać. Już kończymy dzisiaj. Odcinek o różnicach między Polską a Egiptem i o tym, dlaczego Egipt nigdy nie był dla nas krajem, w którym chcieliśmy na stałe mieszkać. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach, bo pewnie wiele osób, które nas ogląda, mieszka na stałe w Egipcie. Tak. I wierzę, że dla wielu osób to jest odpowiednie miejsce, więc napiszcie, co myślicie. Zostawcie kciuka w górę. Oczywiście. Subskrybujcie kanał. Tak. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.